Te działania były zintensyfikowane gdzieś, myślę, w połowie 1983 roku. Wtedy jakby nastąpiła pewna korelacja między tymi dwoma płaszczyznami. Działalność nielegalna, więc w większym lub mniejszym stopniu indywidualna, próba konsolidacji organizacji, zebrania pewnych grupy reprezentatywnej dla kilku zakładów. To był proces wielomiesięczny, ale oczywiście korzystaliśmy z każdej okazji, żeby potencjalnego reprezentanta takiej czy innej załogi pozyskać. I powiedzmy druga płaszczyzna, płaszczyzna działalności jawnej, bez kościoła katolickiego, absolutnie było to niemożliwe. Zresztą ta korelacja między wiarą chrześcijańską, a pewnym świadectwem, prawda, wartości chrześcijańskich na poziomie w tej chwili podziemnym w 1983 roku była czymś naturalnym. Tutaj jakby dopiero uczyliśmy się realizacji. To nie była również wiara w te wartości, wiara tylko teoretyczna i werbalna, ale właśnie świadectwo, czyn, ofiara pewnego rodzaju, ona weryfikowała tę teoretycznie wyznawaną, że tak powiem, wiarę. 83 rok, msze święte za ojczyznę. Jeszcze tu warto może nadmienić o kolejnym punkcie w kalendarzu, takim rocznym, który potem pojawi się w następnych latach. To był maj, pielgrzymki mężczyzn do piekar, ponieważ w 1983 roku już, prawda, pojawiły się pewne kontakty i oczywiście na Wzgórzu Piekarskim przekazywanie pewnej bibuły, nawiązanie pewnych kontaktów, ale one spontaniczne nie mogły być, prawda, zweryfikowane i przynieść efektu w życiu. Ale ten punkt bym wskazał. Ostatnia niedziela maja już w 1983 roku już pozwoliła odżyć i pojawić się również tej, powiedzmy, temu myśleniu solidarnościowemu. Oczywiście odrębnym wątkiem jest śledzenie i wpływ na nasz rozwój, na naszą ekspansywność nauczania Jana Pawła II, prawda? Jego pierwsza wizyta jeszcze przed Solidarnością, ale potem w 84, trzecim roku, właśnie, 83 rok, a więc czerwiec. A więc tutaj właśnie, bo czuję właśnie to napięcie, ta dramaturgia, to napięcie takie pozytywne rosło. Maj, pielgrzymka mężczyzn, tam chyba z jakimś słowem, pozdrowieniem, błogosławieństwem z Watykanu od Jana Pawła II. I potem pielgrzymka z naszymi, właśnie pielgrzymowały całe rodziny, właśnie ludzi z podziemia tego jeszcze nie sformalizowanego, niezorganizowanego. Nawiązywanie pewnych kontaktów z ludźmi z ruchu Światło Życie. To już właśnie w 1983 się pojawiło. I to dawało efekty właśnie w tym intensywniejszym życiu wokół Kościoła. Więc koniec 83, przychodzi 84 rok, tych wydarzeń jest coraz więcej. Msza za ojczyznę. Wchodzi 1 maj, chyba w 84 roku, jako pierwsza msza święta celebrowana przez księdza doktora Gustawa Klapucha u świętego Józefa Robotnika, z jego jak zwykle niezwykle dynamiczną i poruszającą homilią. I chyba w 84 roku już spora grupa, czyli to jest 1 maj, przechodzimy powiedzmy pod dzwonnicę i tu już jesteśmy bardziej zorganizowani. Już pojawia się skandowanie i chyba nie ma ataku ze strony milicji. Chyba nie chcieli prowokować. Kolejny bardzo istotny punkt na tej krzywej intensywności, że tak powiem, rozwoju ruchu opozycyjnego szeroko rozumianego w Tarnowskich Górach. To chyba wrzesień 1984 roku,
powstaje, formalnie powstaje Klub Inteligencji Katolickiej. Oczywiście przy parafii świętego Józefa, wykreowany przez chyba księdza jeszcze, księdza Gustawa. Nie, tu już był ksiądz Pietrzyk. Ksiądz Pietrzyk Tadeusz, tak. Ksiądz Pietrzyk Tadeusz, Kazimierz Bobek i wielu innych działaczy. Państwo Kiczkowie, Kanas Kiczka, wspaniali ludzie. Oczywiście ja też w tym uczestniczyłem, nie na pierwszej linii, ale mocno to wspierałem. Pamiętam, odbyło się również chyba, to był wrzesień, czy już październik, takie znaczące potem spotkanie na proboszczu w parafii świętego Józefa z biskupem Zimniakiem i tam pojawiło się już termin duszpasterstwo ludzi pracy. Jakby pewna dojrzała formuła pojawienia się takiego bytu, ale właśnie przy naszym kościele, przy kościele katolickim. I chyba w październiku 1984 roku powstaje również tam z moim skromnym udziałem formalnie tworzymy duszpasterstwo ludzi pracy, które potem zaczęło się intensywnie spotykać przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w domu parafialnym. Ten dom parafialny stał się potem w kolejnych latach bardzo takim miejscem intensywnych różnych wydarzeń, o czym za chwilę. Dodałbym tutaj jeszcze w tym kalendarzu różnych ważnych wydarzeń. W 1984 już cała nasza grupa, spora grupa, 16 grudnia pojawiła się na mszy świętej 1984 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na ulicy Pięknej. A więc tutaj przy wujku, czyli to jest jakby kolejny punkt, który konsoliduje nasze szeregi i wpisuje kolejny punkt w tym kalendarzu wydarzeń. Chyba już w 1984 roku, jak się nie mylę, w Bytomiu, przy kościele też Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie potem w 1984 roku był ksiądz Jerzy, tam chyba pojawia się pierwsze Dni Kultury albo Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. To byli prekursorzy na naszym terenie. W każdym razie koniec 1984 roku to już w Tarnowskich Górach na tej widzialnej płaszczyźnie, prawda, wokół kościoła mamy spore możliwości. To jest oczywiście przede wszystkim ruch Światło Życie, którzy mocno się nie włączali w działalność podziemną, ale byli dla nas wielką inspiracją, a potem w pewnych działaniach również zadawanych przez późniejszą delegaturę również brali udział, wiele ryzykując, czyli ci młodzi ludzie również intensywnie działali w podziemiu, w opozycji antykomunistycznej. A więc Oaza jest Klub Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Wchodzimy w rok 85 i tu w styczniu, oczywiście równolegle w 84, intensywne działania pozwalające na pozyskanie kolejnych osób do wyrażających zgodę pracy, działania w podziemnej, już formalnej strukturze, jaką była delegatura RKW w Tarnowskich Górach. Stosowne kontakty właśnie z RKW, zgody, przygotowywanie materiałów, pewnych również narzędzi, prawda, do drukowania, bo wiedzieliśmy, że jeżeli już formalnie poinformujemy o powstaniu takiego bytu, to musi również pojawić się od razu jakaś strona papierowa, materialna, pokazująca nasze działanie. I tak właśnie wypracowaliśmy ten moment utworzenia formalnej delegatury i naszym biuletynem informacyjnym był antyk, od słowa antykomunizm. Pierwszy numer właśnie chyba datowany jest na styczeń albo na styczeń, luty. Marzec, kwiecień, to przed świętami. To przed świętami. No to
Być może, ale to znaczy formalnie struktura powstała powiedzmy w styczniu 1985, potem pewne działania przygotowawcze, zebranie pewnych informacji, a więc również weryfikacja pewnej rzetelności przedstawicieli poszczególnych członków, to jakby zaowocowało tym pierwszym numerem biuletynu Antyk. Proszę pozwolić, że przywołam nazwiska kolegów, którzy współtworzyli ze mną delegaturę. To był Stefan Jarząbek, świętej pamięci już Kaziu Kałwak, Stefan Jarząbek z ZPO Tarmilo, Kazimierz Kałwak, też już właśnie świętej pamięci, lider Montometu w Strzebnicy, w Tarnowskich Górach, Andrzej Grucza, potem on właśnie do nas przystąpił. Potem również przystąpił Piotr Kanysek, reprezentujący Zamet. Był, tak, no ja reprezentowałem Proerg. Był Krzysztof Kudlek, aktywny po dziś dzień. Był Tadeusz Ostropolski. I Antoni Tronina, już w świętej pamięci, u którego potem już w drugiej połowie lat 80. drukowaliśmy w jego leśniczówce w Boruszowicach, drukowaliśmy Antyka. To był człowiek od nas o wiele starszy, ale jego życiorys można porównać z życiorysem mecenasa Siły Nowickiego. Kto zna to nazwisko, to ma wyobrażenie, o czym mówię. Powstaje delegatura, no i oczywiście powstaje delegatura wedle zasady, oczywiście wszyscy robią wszystko. Tarnowskie Góry to nie była metropolia, więc tutaj ta grupa kilku osób no, musiała być zaangażowana i w pisanie, wałkowanie, w kolportaż, nawet w dowożenie do poszczególnych zakładów, a równocześnie ta nasza grupa prowadziła tak zwane akcje w terenie, a więc malowanie murów hasłami Solidarności, uwolnić więźniów politycznych, precz z komuną. Czytaliśmy pewne pomysły, przyznam, ściągaliśmy również z literatury. Jest taka kapitalna pozycja Zośka opisująca działanie właśnie naszych protoplastów właśnie z okresu II wojny światowej, zarzucanie plakatów na liniach napięcia nad ulicami, które były bardzo trudne potem do zdjęcia, więc one w tej przestrzeni publicznej długo funkcjonowały, rozrzucanie ulotek, czy to z domów, czy w klatkach schodowych, naznaczanie mieszkań funkcjonariuszy czerwonych, co było bardzo mocno ryzykowne. Krótko mówiąc, ten 85 rok wydaje się, że przyniósł w tym podziemnej naszej działalności spore efekty. Wiem, że wielu kolegów, którzy z nami nie mieli kontaktu, ale również w mniejszych lub większych grupkach tą działalność podziemną prowadzili, rozpowszechniali jakieś ulotki, prowadzili przerzut z zewnątrz, bądź nasze ulotki przekazywali na zewnątrz. Ale to właśnie to był ten poziom działalności podziemnej. Ci sami ludzie działający w podziemiu sporo czasu poświęcali na aktywność właśnie w tych podmiotach, grupach formalnych i nieformalnych, jaką był Ruch Światło-Życie, Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Klub Inteligencji Katolickiej. Teraz, jeżeli sobie uzmysłowimy właśnie tą pewną dramaturgię, ten pewien rosnący potencjał w tej legalnej działalności. Msze święte za ojczyznę, comiesięczne. 1 maja pielgrzymka mężczyzn, w których idziemy zwarci i gotowi właśnie. Idzie delegatura i idzie grupa naszych przyjaciół z KIK-u, grupa z Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Potem pojawia się chyba właśnie w 81 roku jesienią. Aha, ale żeby dojść do jesieni, to muszę jeszcze zahaczyć o lipiec. Otóż w
maju, dlatego wspominałem na ostatnią niedzielę maja pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców w piekarach śląskich, ponieważ w maju 1985 roku spotkaliśmy grupę oblatów z Gdańska. Adamczyk, Andrzej, Roman Wyżlic, już świętej pamięci, liderzy bractwa, którzy zarazem byli liderami Solidarności i byli zakotwiczeni w stoczni K2. A więc tu wiedzieliśmy, że to jest kolebka Solidarności. Tutaj no, nie możemy kryć się za podwójną gardą przesadnej ostrożności. Musimy uwierzyć. Tym bardziej, że koledzy przyjechali właśnie w umundurowaniu oblatów. Biała koszula, niebieski krawat, taka blacha z krzyżem i pięcioma gwiazdami, pięcioma punktami czerwonymi. To był właśnie krzyż świętej Brygidy Szwedzkiej. Zaczepiliśmy tych kolegów, przekazali nam pewne materiały, porozmawialiśmy, dowiedzieliśmy się o ich formule, o sposobie działania właśnie i znowu pojawił się kolejny pomysł na wypełnienie kolejnego obszaru działalności legalnej, ponieważ to była jakby no, niezalegalizowany byt, prawda, to Bractwo Oblatów Świętej Brygidy z Gdańska, ale też no, działali, uznali, że nie potrzebują działania, jakby formuły działania legalnego, czyli gdzieś tam zafiksowania w komunistycznym systemie prawnym. A informacja o tym, że ksiądz Henryk Jankowski jest jakby duszpasterzem i kapelanem, już ostatnie resztę naszych wątpliwości rozwiała. Koniec końców w lipcu, a więc parę tygodni, kolejne przygotowania i pozyskiwanie ludzi do tej formuły trwało. Chyba w połowie lipca, czy na początku lipca, grupa Tarnogórzan i Piekarzan, bo tam było też grupa kilku kolegów z Piekar Śląskich, z którymi mieliśmy kontakty, związani przede wszystkim z kopalnią Julian i Andaluzja, w kościele świętej Brygidy, włącznie ze mną, w Gdańsku, z rąk kapelana Bractwa Oblatów Świętej Brygidy, księdza Henryka Jankowskiego, otrzymaliśmy właśnie owe blachy i składaliśmy ślubowanie wynikające z formuły Bractwa. W ten sposób został utworzony właśnie w lipcu kolejny istotny podmiot na tej scenie opozycji antykomunistycznej, jakim było Bractwo Oblatów Świętej Brygidy. A więc spróbujmy to zinwentaryzować. Koniec 1985 roku, to już mamy właściwie lipiec. Duszpasterstwo Ludzi Pracy z naszym udziałem podziemia. KIK z udziałem podziemia, Bractwo Oblatów Świętej Brygidy. W 1981 roku współorganizujemy razem właśnie z naszymi kolegami z Ruchu Światło Życie, to chyba był 1985 rok, pierwszy tydzień kultury chrześcijańskiej. Ponieważ tych wydarzeń było tak wiele, że właśnie teraz by trzeba przejrzeć jakąś kronikę KIK-u, by prześledzić ich spotkania, kto tam bywał i tak dalej. Duszpasterstwo Ludzi Pracy raz w miesiącu również, prawda, pewne działania podejmowało, a od lipca Bractwo Oblatów Świętej Brygidy bardzo intensywnie się włączyło, co zaowocowało chyba w październiku odbywającym się pierwszym tygodniem kultury chrześcijańskiej. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. We wrześniu odbywały się jeszcze pielgrzymki. Pielgrzymki, właśnie czym zajmowało się Duszpasterstwo Ludzi Pracy, pielgrzymki Świata Pracy na Jasną Górę. A więc to było kolejne wydarzenie, które mobilizowało te wszystkie cząstki szeroko naszego opozycyjnego, rozumianego opozycyjnego środowiska tarnogórskiego. Przychodzi rok 1986. Jan Paweł II przyjeżdża w 1987, tak, to za chwilę, ale chyba w 1986 roku
Bo tutaj właśnie staram się stale jakby opisywać pewną tą współgranie tych dwóch płaszczyzn i coraz mocniejsze owocowanie, jakby intensywniejsze owocowanie na tym poziomie jawnej działalności. Jeżeli chodzi o bractwo, to takich domów jak w Tarnowskich Górach i w Gdańsku było jeszcze kilka w innych miastach. Bydgoszcz z takich najbardziej prężnych, chyba Kraków, oczywiście Piekary, Lubin na ścianie zachodniej, Zielona Góra. To jakby w każdym bądź razie tym pierwszym jakby owocem takim dobrze zorganizowanym tej szeroko rozumianego naszego środowiska był pierwszy tydzień kultury chrześcijańskiej.